W ramach ferii zimowych w gimnazjum nr 2 w Bytowie trwają zajęcia dla dzieci i młodzieży. Największym zainteresowaniem cieszą się spotkania kulinarne, w trakcie których uczestnicy pieką ciasta, inni wolą realizować swoje artystyczne pasje albo uczestniczyć w zajęciach sportowych. Jesteśmy w gimnazjum numer 2, gdzie dla uczniów zarówno mieszkających w Bytowie, od naszych okolicach, jak również dla gości zostały zorganizowane różnego rodzaju zajęcia. Są to m.in. zajęcia sportowe, zajęcia kulinarne, jak i zajęcia plastyczne. Cieszę się ogromnie, że wśród uczniów, którzy przychodzą do nas na zajęcia, jest naprawdę, są zarówno dzieci, jak i młodzież w różnym wieku. Są maluchy, są dzieci ze szkół podstawowych, jak również nasi gimnazjaliści. Wśród uczestników są również uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Ogromnie mnie to cieszy, dlatego że poznaliśmy, że jednak jest konieczność organizacji różnego rodzaju zajęć w czasie ferii, że dużo dzieci i młodzieży pozostaje tutaj na miejscu. Mam nadzieję, że w roku następnym również takie zajęcia zostaną zorganizowane i będą cieszyć się równym zainteresowaniem jak w tym roku. Zajęcia sportowe odbywają się u nas na sali gimnastycznej. W zajęciach uczestniczy bardzo dużo dzieci i młodzieży. Zajęcia, które mamy tutaj na sali, to przede wszystkim piłka siatkowa. Niemniej jednak w związku z dużą ilością uczestników korzystamy również z sali, gdzie można zagrać w ping-ponga. Łącznie dzisiaj na zajęciach mamy około 30 uczniów, więc śmiało możemy stworzyć prawie 4 drużyny siatkarskie, które odbywają między sobą turniej sportowy. Młodsze dzieci grają w ping-ponga, jeżdżą na rolkach, hulajnogach, także dla nich również coś się znajdzie. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu, bo zajęcia będą trwały jeszcze przez przyszły tydzień, równie licznie uczniowie będą przychodzić tutaj na zajęcia. Cieszymy się, że możemy spędzać ferie zimowe tutaj w gimnazjum numer 2. Naszą sędzią i opiekunką, trenerką jest pani Lucyna. Gramy z kolegami, z koleżankami w siatkę, jest super atmosfera. Pani Lucynka świetnie trenuje, no i ogólnie jest okej. Thank you.
Obecnie znajdujemy się w kuchni gimnazjum nr 2, gdzie w ramach projektu Ferie z Pasją uczniowie wykonują pyszne drożdżowe ciasto. Są to drugie zajęcia tego typu. Na pierwszych zajęciach były ciasteczka, dzisiaj są to ogromne buły z różnego rodzaju nadzieniem. Wśród uczniów, którzy znajdują się tutaj na zajęcia, są gimnazjaliści, są goście, którzy przyjechali do Bytowa na zajęcia, jak również dzieci naszych pracowników i naszych nauczycieli. Opiekę nad pracownią w kuchni sprawuje pani Aneta Typa, która właśnie wyjmuje pyszne buły z piekarnika. W pracowni plastycznej odbywają się zajęcia plastyczne. W tych zajęciach również uczestniczą dzieci, zarówno gimnazjaliści, jak i uczniowie klas szkół podstawowych. Mamy również maluchy z przedszkola. Co robimy na zajęciach? Różnego rodzaju ozdoby. W czwartek akurat mieliśmy walentynki, więc były serduszka. Dzisiaj powoli przygotowujemy się do świąt wielkanocnych. Wprawdzie efekt końcowy będzie widoczny dzisiaj, niemniej jednak nad pracą pracujemy już od poniedziałku. Powstają piękne jaja na balonach. Dzisiaj są zdobione i będą lakierowane. Także mam nadzieję, że dzisiaj uczniowie już zabiorą wszystkie rzeczy, które zdążyli w czasie ferii zrobić, ze sobą do domu. Na tych zajęciach uczniowie mogli poznać różnego rodzaju techniki, między innymi technikę decoupage, czyli ozdabianie różnego rodzaju przedmiotów techniką serwetkową. Robiliśmy również odlewy gipsowe, które potem były malowane farbami akrylowymi. Powstały z nich piękne obrazki. W trakcie zajęć zaplanowane były jeszcze zajęcia z quillingu i zajęcia z szycia biżuterii. Niestety zabrakło nam na to czasu. Mam jednak nadzieję, że tego rodzaju zajęcia odbędą się już po feriach, jako zajęcia pozalekcyjne dla tych wszystkich dzieci, które mieszkają, no niestety już na terenie naszego Bytowa, bo ferie się już zakończą. Niemniej jednak chciałabym bardzo, żeby te zajęcia wszystkie odbyły się, wprawdzie z małym opóźnieniem, ale mam nadzieję, że dla wszystkich zainteresowanych. W związku z tym, że wszystkie zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem, zamierzamy kontynuować tą pracę po feriach w ramach zajęć pozalekcyjnych. Myślę, że na pewno zorganizowane będą zajęcia plastyczne, jak i zajęcia sportowe. Jeżeli będzie taka konieczność i młodzież również będzie chciała brać udział, to będą również zajęcia kulinarne, na które wszystkie bardzo serdecznie zapraszam. Kiedy będą te zajęcia zorganizowane, w jakie dni, to niestety muszę pozostawić ten temat na po feriach, żeby zobaczyć, kiedy będziemy mogli skorzystać z sal, które będą tutaj w szkole wolne. Jeżeli ktoś naprawdę będzie chętny, zapraszam do szkoły. Myślę, że informacje, w jakie dni odbywać będą się zajęcia, znajdziecie w sekretariacie szkoły.